pierwszej kolejności Marianna 62600. Gosia 71600. Jaki masz w tym momencie stosunek do swojej rywalki? Dobry. Ja też mam dobry stosunek do Gosi. Życzę jej powodzenia. Wiem, że jest silną kobietą z charakterem i obydwie damy radę. A jak Misiu? Misiu bardzo dobrze. No i good. Mój został w Toruniu. Biedok, ale na pewno by cię oglądał. Face to face! Od dawna nie widziałem tak szczerze uśmiechniętej Marianny. Działam, nie? Mam tą energię. Tak, to... I tą siłę. Czuć to dobro z serca Gosi. Naprawdę. Nie to, że tutaj specjalnie teraz coś mówię, żeby ten, ale to naprawdę czuć. Dziękuję. No i na tym to polega. To jest sport. I tam ktoś krzyknął, Gocha, kocham cię. Linki Master 6400 Lexi. Ale fanki są niezawodne. 6400. Lexi mówiła, że to jest bardzo ważna walka dla obu zawodniczek, ale na niej nie ma żadnej presji. Marta nie ma nic do zyskania i wszystko do stracenia. Uważam, że jest jedna rzecz, którą może stracić Lexi i jest to zdrowie. Tak jak powiedziałaś, na sali będzie lekarz, więc I'ma be okay. Boro 9600. Wojciech 83200. Mówiłeś, że to będzie twoja najtrudniejsza walka. Jak czujesz, jak oceniasz swoje szanse w tym momencie, patrząc w oczy rywalowi po raz ostatni, zanim spotkasz się z nim w klatce? Pełne skupienie, tutaj nic nie będzie, żadnej odpowiedzi. Nie licz na to, Arek. Sequento 84800. Lizak 66400. Czy rzeczywiście ta noga będzie urywana? Będzie urwana. Czy w twarz tak, że jesteś w stanie, Przemku, nazwać swojego rywala Farmazonem? Tak, nazwę go Farmazonem, no. Aha, dlaczego? No bo nie będzie żadna noga urwana, tylko będzie znokautowany ołóweczek. Przemek, czy chciałbyś jeszcze w jakiś sposób odbić się od tego, co Lizak mówił na temat twojej znajomości z Alanem Kwiecińskim? Nie, co mam powiedzieć? To jest mój przyjaciel, tak? To się kolegujemy, tak? To co mam powiedzieć? Na Alana też przyjdzie czas. A Alan stoi przed sceną i mówi, masz mnie, czekam na ciebie. Niech pierw robi robotę ze mną, a potem z Alanem, nie? No dokładnie. No właśnie. Strolowany! 137400! To jest kawał faceta, a nawet dwóch facetów. Weź to uwal, to jest realne. Nie? No nie, ale przeciwnik także mały nie jest. Bestia! 106 kg! Rzadko zdarza się, żeby bestia był o ponad 30 kg lżejszy od rywala. 106 kg, czuję się rewelacyjnie, to jest moja waga. Zadam wam obu jedno i to samo pytanie. Czy czujesz, że właśnie takie warunki fizyczne są kluczem do pokonania rywala? Najpierw tobie, Sebastian. Czy uważasz, że właśnie ta przewaga masy da ci zwycięstwo? No nie tylko masy też. Sądzę, że jestem w kilku aspektach lepszy od Piotra, ale jutro przekonasz się, tak jak mówiłeś w Oktagonie Fejmu, jak paszczet rozpierdala steka. Lecimy, bawimy się tym wszystkim. No ja teraz mówię, jak stek rozpierdala pasztet. Panie i panowie, mam flashbacki z Wietnamu, a tymczasem face to face, face, to face wielkie pana. Chłopy. Teraz już naprawdę w innych humorach, w innym nastawieniu, już teraz sfokusowani. King Kong! 122 800. Daniel 114 200. Panowie, czy chcecie sobie jeszcze coś powiedzieć, zanim spotkacie się w klatce już jutro? Daniel nie, a może ty, Kamilu? Pozycja bokserska. Prezes! Równo 102 kg. Adrian! 84 kg. Paweł, dlaczego to ty wygrasz walkę z Adrianem Ciosem? Bo jestem lepszy, silniejszy i większy. Jestem dużo lepszy i sprytniejszy. Major SPZ! 82 400. Z Buku! 81 800. Coś tak nie chcecie się, niezbyt ochoczo chcecie się zbliżyć z rywalem. Nie ma problemu, zbliżymy się jutro. Kulturalnie. Debiutanci. I do celu. Widać, że debiutanci, co? Wielki buł! A to już było niepotrzebne. 132 200, to już wiem, dlaczego ta łapa taka ciężka, bo on waży 132 200, to nic dziwnego. To więcej niż ja. Odejdź ode mnie, bandyty, weź. Crazy 94 600. To jest chyba największa różnica wagi, jeżeli chodzi o tę kartę. A na co w
wy najbardziej czekacie, jeżeli chodzi o tę walkę? Nie wiem. Na jutro czekam. Na finał. Ja, dokładnie. Czyli czekacie na to, aż już będzie po walce, tak? Zdecydowanie. Tak. Mamy nadzieję, że mimo wszystko dostarczycie nam bardzo dużo emocji, bo ludzie naprawdę na to czekają. Dawid, to taki już zupełnie zmieniając temat, czy szykuje się jakiś powrót Denisa? Coś wiemy? Nie mam pojęcia. Buła? Czy coś wiemy? Ja już Kaniowski powiedział, że to jest nasz wspólny syn, ale dementuję, nie? Dobrze, nie będziemy mówić tutaj w takim razie, kto jest czyim synem. Pozycja? Tak jest, pozycja bokserska. Dobrze ci tak, 1-1. Dobra, na specjalną okazję potrzebujemy specjalnej klatki. Jacek! 101-600. Cesarz! 110-200. 110-200. Panowie ochroniarze, proszę ustawić się fałkę. Tak, tak! Tutaj nie będzie czekania. Marek Szwedowski mi coś o tobie powiedział. Już się jutro nigdzie nie schowasz. Marek już się jutro nigdzie nie Marek schowasz. Marek Szwedowski coś powiedział. Pójdź w oczy. Marek już Szwedowski. Się jutro nie schowasz. I oto, rozumiesz to? Marek Szwedowski. Nigdzie się nie schowasz. Ostatni raz spierdalasz, rozumiesz? I nigdzie się nie schowasz. Jesteś szybki jak motyl. Jesteś szybki jak motyl. Ja słyszałem kiedyś z ust Marcina, że powiedział... Znowu leków nie wziął. Małpę udaje. Ja słyszałem, że kiedyś Marcin powiedział, że u niego tyle strachu, co pieniędzy. O, dokładnie. Slow motion. Dobrze, śmichy, chichy, a teraz podchodzimy jak najbliżej klatki się da i robimy face to face. Marcin z Big Brothera straszył, jaki mówicie, a tam jaki Marcin i Ale Rutowicz, ale się wkręcił. Jutro już nie uciekniesz. Kurwa, Jacek. Jutro już się nikt nie obroni, nie będzie ochroniarzy. Nie będzie się za kim schować. Jutro będzie ciężki w Czemu leków nie wziąłeś? Dlaczego leków nie bierzesz? Jak ci lekarze zalecają? Nie śmieszysz. D***u skończony. Ale ty masz te tarcze, co? Fajnie, co? Fajnie, bo pleksy, ty k***wa, baranie skończony. Wejdzie w ten nosek, ale będzie łamany. Ale będzie łamany. Jak tam stresraczka? Mazur mówił, jak masz stresraczkę przed tym, przed walką, co? Już jest? Już się włączyła? A już jest? Stres kupa? Ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Nie, pewnie, że... Dole go w drobny mak. Wszystko mi Szwedowski powiedział. Wszystko mi powiedział. Rozjebie cię. O twoich ślepakach wszystko mi powiedział. Rozjebie cię jutro. Wszystko mi powiedział. Ty kurwa tchórzu za pan. Szwedowski mi wszystko powiedział. O twoich ślepakach. Ty lekarzu. Wiem, czemu tak cię to boli. Ty musisz z lekarzem rozmawiać. Wiem, czemu to boli. Ale ja cię kurwa podleczę jutro. Ja cię jutro ustawię kurwa. Do ustawień fabrycznych jutro wrócisz. Wiem, czemu cię tak to boli. Zobaczysz kurwa. Że jutro ustawienia fabryczne, jak się obudzisz, może strzelający ślepakami, wszystko mi powiedział, wiem czemu tak cię to boli. W tej Somalii słyszałem, że k***wa byłeś najdzielniejszy. Najdzielniejszy byłeś w tej Somalii. To jest jeden problem, w 90 roku tam nie położą nieżylegi. Wiem czemu tak boli. Chyba cię tam k***wa wysłali jednego. Hasło ślepak. Hasło ślepak. Wiem czemu tak boli. Mentalista mi wszystko powiedział o tobie. Już jest po tobie. Tak, jest po mnie. Już jest po tobie. Tak, jest po mnie. Tak. Kto pomagał? Powiedziesz nazwisko? Kto pomagał? Bo ja znam. Marcin z Bani. Marcin, dam ci mikrofon. Daj Jackowi mikrofon. A gdzie ty spierd... Nie po to dawałem ci mikrofon, ale dobrze wiedzieć, że nie warto. Zostawcie coś jutro na klatkę. Ta walka będzie miała ujście... klatce! Bym cię ty k***o rozjebał już dzisiaj, tylko podziękuj panom, bo tylko dzięki nim jesteś panu. Tutaj, bo już byś na roście rozpierdolony, spierdalałeś się, złapali cię w pół, żebyś ze studia nie spierdolił. Podziękuj panu, tak masz rację, dziękuj panu. Na kolana i po francusku, zapierdalaj, tak, zapierdalaj.
pierdolałeś w pierdło. Ślepak. Dobrze, nie będziemy tego kontynuować. Dziękujemy serdecznie, panowie. Robię hajs, nieważne jaki jest dzień. Ze mną brat, nigdy na nim nie robię gęs. Mam noc, ale mam co uronić ze. Czasem zatęsknię za.